Palma Waszyngtonia. Opowiadam Wam na tym kanale od dawna, że każdy może mieć palmę w ogrodzie. Ale teraz, już jesienią, musimy się przygotować do jej zimowania. Ja dzisiaj zrobię coś, co będzie bardzo dla tej palmy krzywdzące. Będę cięła jej liście. Po co? Dlaczego? O tym dzisiaj. Dzień dobry. Szanowni, moja Waszyngtonia jest już potężnym, dużym drzewem. Jej historię możecie śledzić na kanale i wszystko o jej zimowaniu znajdziecie w liście, w playliście Idzie Zima. Przepotężna roślina, już naprawdę duża, a czym większa roślina, tym łatwiej znosi spadki temperatur. Tym niemniej, moi drodzy, ja nie mieszkam przy równiku i zimować to muszę, bo ona sobie zniesie spadki temperatur takie, wiecie, minus 5, minus 6 nad ranem, tak, ale kiedy przyjdzie taka bestia ze wschodu i będzie minus 18 czy 20 stopni, no to absolutnie musimy to zabezpieczyć. Nie jest to prosta sprawa, moi drodzy. Dlaczego? Bo to jest palma sztywna. Spójrzcie, dla porównania Trachycarpus fortunei to jest palma, która wytrzymuje dużo większe mrozy, ale jak już one przyjdą, łatwiej jest ją zwinąć. Te ogonki liściowe są dużo bardziej elastyczne i możemy je po prostu zwinąć i założyć na to jakąś budę. Jeśli chodzi o to bydle, nie ma takiej możliwości. Moi drodzy, my co prawda mamy na to jakiś patent, który widzieliście w zeszłym roku przy zawijaniu palmy, żeby te liście jakoś zwinąć, ale bardzo tego nie zwiniemy. Zobaczcie, to jest tak sztywne, że gdyby mnie bardziej podciągnęło, oczywiście mogłabym to zrobić, to po prostu te liście połamę. Dlatego, żeby nie budować ogromnego namiotu, tak, i zaoszczędzić na ogrzewaniu, no bo moi drodzy, w tym roku co mamy? Podwyżki prądu mamy kosmiczne, tak? Nikt nie wie, co będzie zimą, ile nam jeszcze te rachunki wzrosną, a to ogrzewania będzie potrzebowało. Kable grzeszczy terrorystyczne, ja tego używam i to żre prąd, dlatego żeby zaoszczędzić na tym ogrzewaniu, żeby buda łatwiej się nagrzewała, musi być mniejsza. No i co? I tego, dlatego właśnie będę cięła jej, moi drodzy, dużo liści. BHP, okulary i narzędzie tnące, można zrobić piłką ręczną, ja to robię flexem. Dlaczego ja to robię flexem, moi drodzy? Bo moim zdaniem flex też robi coś takiego, że on przypieka tą ranę, więc ona się szybciej zamyka i to jest też dobre. Natomiast jeżeli chodzi o okularki i rękawiczki, to to jest niezbędne w przypadku Waszyngtonii, bo zobaczcie, ona ma takie kolce, że nawet jakbyśmy cięli ręczną piłką, no to niestety jak nam to spadnie na rękę, nie daj Boże, gdzieś wiatr zawieje, poleci nam w kierunku twarzy, może nam po prostu wybić oko. Tak więc, no cóż, tnijmy ile się da. Powiem Wam szczerze, ja nie lubię tego flexa. Firmowy sprzęt, ale dosyć ciężki. I jak dla kobiety, która tylko przycina liście, które relatywnie są dosyć lekkie, ale kujące potwornie, to nie jest lepsze. Wolałabym piłkę ręczną, ale mówię, no zaginęła mi gdzieś. Natomiast pięknie pachnie drewnem, dlatego lubię tę robotę. Piękne liście, zdrowe. Zobaczcie, grama grzyba, nic tu się nie dzieje, szkoda to ciąć. Moi drodzy, może trochę dramat, ale trudno, tak być musi. Uważam, że wejdę na tym lepiej na wiosnę, niż jakbym zostawiała te wszystkie liście i one by się tam o ten namiot ocierały i jeden o drugi, a jak się taki jeden liść o drugi ociera, to też robią mu się o rany i potem robią się plamy grzybowe. To wszystko mogliście widzieć na poprzednich filmach u mnie. Moi drodzy, mam plan zrobić od 2 lat z tych liści parasol, taki przeciwsłoneczny. No ale to może kiedyś się uda, bo podejrzewam, że w tym sezonie też nie. Ale bardzo ważna sprawa. Jeszcze, moi drodzy, mam tutaj tubkę z maścią ogrodniczą. Ja wiem, że w tym momencie specjaliści od drzew nie używają tego typu rzeczy, ale moi drodzy, to nie jest nasze europejskie drzewo i mimo to, że pogoda jest ładna, ja to zastosuję. Maść po prostu taka balsam po cięciu drzew, taka paskudna mazia, ale ta mazia jest w 100% ekologiczna. Tak więc sobie po prostu tutaj nałożę, wsmaruję, bo mnie najbardziej martwi ten grzyb. Najbardziej. I wszystkie te rany świeże tak po prostu sobie zabezpieczę. W ten sposób. Aha, wielka kupa wielkich liści, moi drodzy. Nie chcę im się już po miarkę, żeby je mierzyć, ale myślę, że tutaj
metr z haczykiem średnicy takiego liścia jest na pewno, potwornie kują i większość palmiarzy teraz mnie skrytykuje. Jezu, nie wolno obcinać takich zdrowych liści palmy, palma potrzebuje, żeby ten liść sam obumarł, żeby wyciągnął wszystkie substancje odżywcze i tak, ja też o tym mówię o swoim kanale, że tak powinno być, ale moi drodzy, w przypadku tracha mogę sobie na to pozwolić, w przypadku karłatki, w przypadku cykasa, który palmą nie jest, ale nie w przypadku tej waszyngtoni, ona jest po prostu za duża i wolę jej ograniczyć tę ilość listowia i ją dobrze przezimować, tak żeby ona miała mniejszą budę, dobrze dogrzaną, niż żeby miała ogromną budę, w której hula wiatr i jest zimno i ona po prostu potem dostaje tego grzyba paskudnego, mówię, odsyłam do starych odcinków, tam jest wszystko pokazane, wolę mieć na start ładnych kilka liści, niż mnóstwo liści z grzybem, które i tak będę musiała obciąć. Tak więc, moi drodzy, tym optymistycznym widokiem pięknych liści, ale niestety już martwych, czyli nieoptymistycznym, żegnam się z Wami i życzę Wam udanej zimy, żeby ta zima była łagodna i żebyśmy nie musieli wydawać majątku na ogrzewanie. Trzymajcie się, pa! Au.